punktu 17. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk 3227-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę pana posła Jerzego Polaczka o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Komisja Infrastruktury oraz Komisja Samorządu Terytorialnego rozpatrzyła bardzo ważny projekt rządowej ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. W drugim czytaniu zgłoszono 8 poprawek, za wyjątkiem poprawki drugiej. Jest rekomendacja komisji ich przyjęcia. Natomiast jeśli chodzi o poprawkę drugą, jest rekomendacja odrzucenia tejże poprawki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Komisje wnoszą o uchwalenie projektu ustawy z druku 3227. Komisje przedstawiają również w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi Sejm głosować będzie w pierwszej kolejności. Głosujemy pierwszą poprawkę, z którą łączą się poprawki 3, 6 i 7. Głosujemy je łącznie. Komisje wnoszą o ich przyjęcie. Kto jest za przyjęciem poprawek 1, 3, 6 i 7? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 450 posłów, 440 za, 1 przeciw, wstrzymało się 9. Sejm poprawki przyjął. Głosujemy drugą poprawkę. Komisje wnoszą o jej odrzucenie. Kto jest za przyjęciem drugiej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 452 posłów, 212 za, 234 przeciw, 6 się wstrzymało. Sejm poprawkę odrzucił. Czwarta poprawka, z którą łączy się poprawka 8. Głosujemy je łącznie. Komisje wnoszą o ich przyjęcie. Kto jest za przyjęciem poprawek 4 i 8? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 451 posłów, 263 za, 181 przeciw, 7 się wstrzymało. Sejm poprawki przyjął. Piąta poprawka. Komisje wnoszą o jej przyjęcie. Kto jest za przyjęciem piątej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 453 posłów, 443 za, 3 przeciw, wstrzymało się 7. Sejm poprawkę przyjął. Głosujemy całość projektu ustawy. Kto jest za przyjęciem całości projektu ustawy z druku 3227 wraz z przyjętymi poprawkami? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 452 posłów, 442 za, 3 przeciw, wstrzymało się 7. Sejm uchwalił ustawę. Powracamy do rozpatrzenia punktu 19 porządku dziennego.